Jak najbardziej. No dzień dobry. Dzisiaj wam chcę dać dowód na to, jak fajnie wyglądać może leszczynka na pniu. Byłem tu zeszłego roku z panem Tomkiem i cięliśmy te leszczynki, bo jak widać zagęszczenie jest tu straszne wszystkiego i nie ma miejsca, do tego leszczyna lepiej owocuje na takich właśnie pniach. Widać już, że pąki na wierzchołkach są okrągłe, czyli leszczyna będzie owocować. Do tego kwitnie, za chwilę przylecą pszczoły, wezmą pierwszy pyłek na rozwój wiosenny i wszyscy zadowoleni. Leszczyna czerwonolistna, także owocu trochę zostanie. Wszystkiego robaki nie zjedzą, nie wiem jak wiewiórki, ale robaki tej leszczyny nie za bardzo lubią. To co, panie Tomku, co tu trzeba zrobić jeszcze? Trzeba trochę przyciąć. Troszkę trzeba przyciąć, bo nie będziemy na leszczynę wchodzić po drabinie. Tak, i na wyciągnięcie ręki pięknie te czuby skracamy. O, rannie trzeba smarować przy leszczynie, bo drzewko odporne na różne pasożyty grzybowe. O, może jeszcze ten jeden i drzewko będzie super i okej. Okay. No może jeszcze tutaj, panie Tomku, taka gałąź ukryta, jedna i druga tu w środku, tak w koronie na pewno nic z tego nie będzie, tylko będzie nadmiernie zagęszczać ten pienik. Dobrze, to idziemy teraz do takiej, którą dopiero zaczęliśmy ciąć i trzeba ją po prostu prowadzić dalej, bo był mały krzew, ale z takiego małego krzewu też będziemy robić ładną leszczynę. O, jak widać, już ma ładnie wyprowadzony jeden pieniek. Pięknie będzie nam kwitła. Tak. I co, i będą owoce? No jeszcze nie widać. Jeszcze troszeczkę za młoda, trzeba poczekać. Co byśmy tu ucięli? Będą owoce, są, a widać, kwiatek jest. No. O, tu może będzie owoc na tym okrągłym. Tu jest, tak. Tak, i teraz tak, no te gałęzie jeszcze bym przyciął, tu co leci ładnie na boki, to bym poprzycinał, żeby było węższe, mniejsze. O, i w dalszym ciągu będziemy mogli podnosić ten pień do góry. Dobrze, dobrze, to się poprawi nożykiem, bo dużym sekatorem nie dojdzie. Jeszcze te małe, poziome wszystkie. O. O, no i już jest ładnie. Tak, te małe, poziome. O, z jałowca ściągamy. Jeszcze tamte wszystkie też, te poziome. To, co idzie do środka, tak, może też wszystkie poziome, co tu lecą. Też. O, niech ma jałowiec miejsce. I co roku możemy tą koronkę podnosić. Ja myślę, żeby się nic nie stało, jakbyśmy tą gałkę całą obcięli. Korona pójdzie już 15 cm do góry. No, leszczyna bardzo twarda, ale sekator jak widać dobry. No, no i jest super. Może tego przewodnika i tego troszeczkę. O, nad pąkiem, żeby się rozkrzewił, bo tam docelowo będzie właściwa korona. No ja myślę, że na ten rok, panie Tomku, wygląda dosyć dobrze. Jałowiec będzie rósł. Leszczyna ma miejsce i wszyscy zadowoleni. To już jest leszczynka o zielonych liściach. Widać to po kwiatach. O. No będą owoce, ci powiem. Będą. O, można poznać. Tu są, widać. Można poznać już w tej chwili, jakie pędy, jakie pąki będą miały owoce. O, ten, fajna czuprynka taka, czerwona. To tam są zawiązki owoców będą. Także już będzie pierwszy owoc. Jeżeli to by był krzew, to byśmy czekali ze 7 lat. A jeżeli drzewko prowadzone na pniu, to jest, są już gałęzie starsze. Siła cała idzie w te starsze gałęzie i owocuje szybciej.
Do zobaczenia.